6 lat temu, dokładnie 16 lipca 2013 roku, rozpocząłem serię z gry, która zauroczyła mnie swoimi modelami z wokseli. Wokselowe postacie, zwierzątka, przeciwnicy, góry, jaskinie, dungeony. To było pierwsze, co zachwycało i co zachęcało do zagrania w Cube World. Wgłębianie się w tę produkcję stopniowo odkrywało przed nami jej zalety i wady. Podział na klasy, drzewko umiejętności, plądrowanie lochów, levelowanie, zdobywanie lepszych itemków i już mniej więcej podałem to, na czym opiera się kostkowy świat. Coś a la roguelike RPG. Natomiast już od początku rozgrywka sprawia wrażenie takiej niedorobionej. Zresztą te 6 lat temu w ogóle to nie dziwiło, w końcu była to tylko alfa. I na tym to wszystko się skończyło, bo autor w 2013 roku dosłownie zgarnął pieniądze i porzucił swój projekt, na który tak wiele osób czekało. Później obiecywał i pokazywał spoilery, nowości od czasu do czasu, ale sprawa ostatecznie ucichła. Aż do teraz, bowiem 30 września 2019 roku Cube World miał premierę na Steam, co wywołało spore poruszenie. Kostkowy świat, który kiedyś podbił serca graczy, wreszcie będzie rozwijany. Hype nakręcał się sam, ludzie zaczęli mówić z nostalgicznym bądź rozmarzonym akcentem, drzewka rosną, kwiatki kwitną, wszędzie tęcze. Otóż nie. Ponieważ alfy nie zdołałem wygrzebać, kupiłem na Steam Cube World za cenę 71,99 zł i szczerze nie pamiętam, kiedy ostatnio tak bardzo się zawiodłem. Na moim kanale nie ujrzycie tej gry w stanie, w jakim aktualnie jest, ponieważ chcę mieć szacunek do siebie, do was i przede wszystkim nie wydaje mi się, by autor na to zasługiwał. Co się zmieniło przez te 6 lat, zapytacie? Odpowiedź brzmi: prawie nic. Wygląda to, jakby twórca po prostu nazwał alfę betą od tak. Najśmieszniejsze i zarazem najsmutniejsze tkwi w słowie prawie, bowiem zmiany, które już łaskawie wprowadzono, to jedno wielkie nieporozumienie. Gra została okrojona z levelowania, więc nie, moi drodzy, teraz już nie będziemy dostawać expa za zabijanie stworów. Drzewka umiejętności? A co to? To coś takiego w ogóle istniało? Teraz mamy parę podpowiedzi na ekranie i mechanikę walki spłyconą jak tylko się da. Jeśli wkurzało was występowanie bardzo mocnych wrogów w początkowych lokacjach i ginęliście na początku, to już was uspokoję, że to się nie zmieniło, gincie dalej. Walcz, a jak masz low HP, uciekaj i pij potki. Jeśli natomiast gra wydawała wam się monotonna, to teraz ta monotonność jest widoczna jeszcze bardziej. Gracze wręcz zielenieją ze złości na myśl o region locku, czyli przypisaniu przedmiotów do regionu, w jakim znajduje się postać. Co to oznacza? Grinduj czy grinduj, żeby zdobyć jak najlepsze itemy, by móc coś zrobić, rób questy, zabij bossa, potem wejdź do innego regionu i okaże się nagle, że wszystkie twoje zdobycze są bezwartościowe i zaczynasz tak naprawdę grę od początku. No i niestety mój armor tu już nie działa. Nie daje praktycznie niczego, no trochę smutne. Ja tu nie mogę lotni używać. Aha, dlatego nie ma... Fajnie, prawda? I w każdym regionie robisz praktycznie to samo. Osobiście nie wytrzymałem i pierwszy raz zażądałem zwrotu pieniędzy na Steam. Jak można tak zmasakrować własną produkcję? Zresztą ta cena, jak na tak niedorobiony produkt, też jest jakimś nieporozumieniem. Dużo osób czekało, aż pojawi się wreszcie na moim kanale w postaci, nie wiem, drugiego sezonu, ale przykro mi, to się nie stanie. Twórca tak leci w kulki, że ta gra chyba już nigdy się nie podniesie i szczerze, wątpię nawet, by wychodziły jakieś dalsze aktualizacje. Zdecydowanie nie polecam kupować Cube Worlda, bo jest jednym wielkim chaosem bez celu i są lepsze gry do zabawy ze znajomymi. Osobiście multiplayer to mogłoby być jedyne, co trzymałoby mnie przy tej grze, ale nie dla samej gry, a głównie dla osób, z którymi bym grał. Z tego miejsca pozdrawiam Vito, bo już nakręcił parę odcinków. Mam nadzieję, że dobrze wszystko wytłumaczyłem i nie będzie więcej pytań o serię z kostkowego świata. Oraz, że być może uratowałem parę portfeli od nieudanego zakupu. Jest mi przykro, że tak wykastrowano produkcję mającą szansę zagościć na górnej półce, ale przyczyny należy doszukiwać się w jej twórcy i na to nie można poradzić nic. Dzięki za wysłuchanie, kłaniam się, Mangetsu.